prawdziwą historię Polaków. Jak i ile w tej historii bohaterstwa, mądrości, patriotyzmu, rozlewu krwi i gehenny narodu polskiego każde pokolenie jest doświadczone gehenną. Żadne z pokolenia Polaków nie czci zwycięstw. My w zasadzie jesteśmy bohaterami dającymi całemu światu z siebie to, co najlepsze. Często na wszystkich frontach świata przelewaliśmy krew, ginęliśmy, zostawialiśmy własne rodziny tutaj i tutaj również w odosobnieniu żyją matki, żony, bo za chlebem trwa, dziesięciolecia trwają wędrówki Polaków wyganianych z własnej ojczyzny za chlebem. I tam na świecie ogrom Polaków mądrych robi wielkie kariery. Tadeusz Kościuszko był generałem wojsk amerykańskich, walczył o ich wolność. Tadeusz Kościuszko ratował Polskę. I powiem Państwu w ostatnich, nawiązując do ostatnich zdarzeń, że Tadeusz Kościuszko nie przyjął i nie jest kawalerem Orła Białego. Nie przyjął ze względu na swoje poglądy, nie przyjął tego odznaczenia. Wzdłuż ulicy Kościuszko w Dąbrowie Górniczej mamy na szczęście niezmieniane, one są wielu, czcimy bohaterów i tych związanych z Dąbrową Górniczą, to jest Stanisław Staszic, do którego to pomysły na oświatę, szkolnictwo, na Polskę. Stanisław Staszic są potężne, do dzisiaj aktualne. I to działo się w czasach oświecenia. Więc kochani, spójrzcie, jakim my jesteśmy potężnym narodem dzięki patriotom wielkim, na całym świecie edukowanym, kształconym w tych dawnych latach. Stanisław Staszic był geologiem. Jest piękna jego praca, polecam wszystkim. Inwentaryzacja zasobów geologicznych, surowców w Polsce. Także nie można nam przekłamywać tej wiedzy potwierdzonej przez największych, najświetlejszych Polaków. Po prawej stronie od również znaczącej ulicy Legionów Polskich jest krótka uliczka, ale nazwana również na mianem wielkiego Polaka, to jest Ignacego Domejko, który spowodował swoją wiedzą, swoimi pracami i emigracją, że Chile pod względem surowcowym jest również najbogatszym krajem południowej Ameryki. Też jest bohaterem polskim, z którego musimy być dumni, z nich wszystkich musimy się ładować, bo to jest w nas krew z krwi. My dziedziczymy po nich ich inteligencję, ich mądrość, ich altruizm, który niestety kontynuowany jest w tak ogromnej skali w tej chwili. Nigdy Polak nie był, Polska nie była krajem kolonizatorów, nigdy Polska nie napadała na inne kraje. To do nas, na nasze ziemie, agresorzy wchodzili i prowadzili eksperymenty prowadzą na narodzie polskim. Nie pozwólmy sobie na to. Moja babcia, jak wracałam ze szkoły podstawowej, mówiła: a co ty taką masz głowę pochyloną? Ty jesteś Polką. Masz nosić głowę wysoko, masz być wyprostowana i nos do góry zadzierać. Masz patrzeć i w przyszłość, dla przyszłości się edukować. A ja miałam jakieś swoje przemyślenia smutne, bo bardzo blisko wszyscy jesteśmy ludźmi, narodem, który
zasady, tradycje szanuje wbrew temu, tym trendom, które chcą z nas zrobić samotnego człowieka, samotne dziecko ze smartfonem, samotną babcię, bo wszyscy musimy pracować 24 godziny na dobę. Do tego doprowadzono. Kraj jest ogromnie zadłużony. Podejmuje się zobowiązania zadłużenia Polski ponad miarę, ponad nasze możliwości, bez zgody narodu polskiego. Niedawno jedna z większych spółek węglowych, Jastrzębska Spółka Węglowa, podczas walnego zgromadzenia zastawiła cały majątek, te kopalnie, które posiada, zastawiła pod dług na kwotę 1,6 miliarda złotych. Pamiętajcie, interesujcie się Państwo, bo teraz jest taki czas, że my musimy mieć wiedzę, musimy być zbudowani przez naszych przodków, z szacunku dla naszych przodków, którzy już doprowadzili w 80-tych latach do niezależności Polski, ale już wtedy musieliśmy znowu dokonywać zmian, aby powstały spółki akcyjne z naszego majątku, aby nas wyrugowywać z niego. Będziemy walczyć o to. Cześć i chwała Wielkiej Polsce! Cześć i chwała bohaterom! Polskim bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Pozdrawiam wszystkich od naszego przewodniczącego Krzysztofa Tytko, walecznego, nieugiętego Polaka, który lata całe walczy o własność, o przywrócenie własności zasobów naturalnych Polakom. Uwłaszczamy naród polski na zasobach. Jesteśmy najbogatszym pod względem surowcowym krajem Europy, jeżeli nie Kuwejtem. I tym hasłem bardzo proszę, oddaję mikrofon. Rozpoczynamy. Janu, tu jest prowadząca. Marysia, przywitaj. Dlaczego ja? No to... Witam wszystkich. Nie jestem mówcą, ale dziękuję wszystkim polskim patriotom. Tym patriotom naprawdę polskim, chrześcijańskim patriotom i tak dalej, a nie tym z nazwiska tylko, którzy mają inne korzenie. Mamy nadzieję, moi kochani, że każdy następny rok będzie bogatszy w tych patriotów. Miejmy nadzieję, żeby Polska była w końcu Polską. Dziękuję bardzo. Kochani, dziękuję serdecznie, że wszyscy żeście tu przybyli, ponieważ ten dzień dzisiejszy jest naprawdę ważny. I my jako Polacy musimy szanować siebie nawzajem i przede wszystkim pielęgnować tradycje, polskie tradycje. I biało-czerwona, która powiewa, jest najważniejszym symbolem narodu polskiego. I nie pozwólmy, żeby to nam ktoś zabrał, żeby wszędzie władza pokazywała biało-czerwone flagi. Chociażby to, co teraz widzimy, zapominają o tym, ale my pamiętamy, że my musimy pielęgnować nasze korzenie, że my zawsze będziemy stali na straży tego, co najważniejsze. Ten dzisiejszy dzień jest wymowny, więc dzisiaj w Dąbrowie Górniczej nie mogło nas tu zabraknąć. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać swoją polskość, swoją wiarę, nadzieję i to patriotyzm, że jesteśmy po to, żeby iść do przodu, z głową do góry, że Polska zawsze będzie Polską i będziemy zawsze jej bronić i chronić każdego dnia, żeby nikt o nas źle nie mówił, żeby Polacy mieli odwagę bronić to, co nasze, to, co polskie, ponieważ władza nie do końca pokazuje to wszystko, co się dzieje. Jesteśmy ludźmi, którzy czekają na odbudowę, na suwerenność tego kraju, bo suwerenność utracamy. My tak naprawdę musimy ją odzyskać, musimy mieć prawa człowieka, żeby człowiek był na pierwszym miejscu. I tego sobie życzę jako Polka,
żeby ta biało-czerwona przypominała całemu światu, że Polska jest najważniejsza, że my mamy swoją krew, która potrafi obudzić wszystkich do życia, że my potrafimy walczyć o tą godność, o to, że jesteśmy Polakami. To jest najpiękniejsze, co mogę życzyć wam wszystkim Polakom. Suwerenności w naszym kraju, odbudowy naszego kraju, żebyśmy odzyskali to, co żeśmy utracili, ponieważ nie jesteśmy sługami. My jesteśmy narodem, że powinniśmy być na pierwszym miejscu, że powinniśmy być wysłuchani w tym, co się dzieje, że powinniśmy, nasze postulaty powinny być na pierwszym miejscu. To naród wydaje wszystkie deklaracje. To, co jest w konstytucji, powinno być zachowane. My powinniśmy być na straży tego, co się dzieje. I my w tej chwili chcemy powiedzieć, że my nigdy nie opuścimy głowy. Będziemy do końca swoich dni mówić o tym, że musimy, Polska musi być Polską. Dziękuję. Kto? Ula, prowadź tam cały ten. Polska to nasza ojczyzna. Polska to nasza ojczyzna. Nie, tylko tyle. Polska to nasza ojczyzna. Polska to nasza ojczyzna. Polska to nasza ojczyzna. Ale musimy nasz kraj. Musimy przejść przez... Bo idziemy pod... Kochani, życzmy sobie jeszcze, żeby nasze barwy narodowe nie przypominały nam, Polakom, niewinnie przelanej krwi. Bo biały kolor to niewinność, a jak przez wieki czerwony kolor to na razie krew przelewana Polaków na każdym kroku. Życzmy sobie, żeby Polska była niewinna i kochana. Tymi słowami kończę. Dziękuję bardzo. Może sobie teraz i ten głośnik. No to nagrywam. Na moim? Tak. Ale swój też masz przygotowany. Nie ma lajka. Gdzie jesteście, polscy patrioci? Gdzie jesteście? Dlaczego was tutaj dzisiaj nie ma? Gdzie jesteście, polscy patrioci? Dlaczego nie przyjdziecie szanować naszych barw narodowych? Cztery. Czekaj, może mi dasz na to. Oświecajcie, Polacy! Dlaczego jest nas tak mało, tak mało w dzisiaj dniu? Powodzenia naszej Polsce! Łączy nas flaga, łączy nas ojczyzna, jedno miejsce urodzenia. Polacy, bądźcie połączeni, bo jesteście połączeni do końca świata. Jedną ojczyzną, jak matka jedyna szanuje się ojczyznę. Nie, dziękuję, nie.
Była codziennie z nami, jest w naszych sercach, na domach, cały dzień. Cały rok. Trudno, targają się, kupujemy nowe. Flaga jest naszą tarczą, chroni nas od złego. Nie obce flagi w Polsce powinny wisieć. Flaga biało-czerwona jest naszym znakiem, który nas łączy. Na całym świecie, w każdym zakątku też wisi polska flaga. Bo tam żyje miliony Polaków. I łączymy się z Polonią. Marsz, marsz Polonia! Nasz dzielny narodzie. Wracajcie do Polski. Wspierajcie nas. Złoża naturalne są własnością Polaków. Każdy Polak powinien wyciągać korzyści z posiadania węgla, którego mamy 85% w Europie. Mamy najwięcej węgla. Jesteśmy jedynym eksporterem węgla koksującego. Jest. Teraz. Marysia ma. To proszę was bardzo. A jak nie, to dajcie komuś, bo przez drogę to nie staniemy sobie tam. Wiesz, to jest temat. To później będziemy, tylko teraz idziemy. Później będziemy. Ale komu ty bardzo proszę? Tak, możecie iść, ale to trzeba by było. Nie, tu jest w Polsce. No. Nie, ale niepotrzebne są tutaj teraz. No. Tylko ona, biało-czerwona, w naszych sercach. Tylko ona, biało-czerwona, w naszych sercach. Tylko ona, no ale ja nie mogę obojętnie liczyć. Jestem na takim marazmie i takie dalsze szczepnika powodzenia naszej Polsce. Powodzenia naszej Polsce! To nasz dom! Polska! To nasz dom! Polska! To nasz dom! I własność! I własność! Polska! To nasz dom! Oh,
Żeby Polska była Polską. Polska dla Polaków! Daj mi. Honor i ojczyzna. To nasza ojcowizna. Honor i... Ameryki i Polski. Generał. Cześć i chwała. Bohaterom. Cześć i chwała. Polskim bohaterom. Cześć i chwała. Polskim bohaterom. Natomiast tutaj mamy wizerunek największego, jednego z największych Polaków, Tadeusza Kościuszko, który już w latach właśnie 1700-1800 odkrywał możliwości i zbrojne, i mądrości. Wskazał nam kierunki. Nie przyjął orderu Orła Białego. To o czymś mówi, jakby przewidział dzisiejsze czasy. Idziemy teraz w kierunku naszej Politechniki, naszej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kiedyś miasto kwitło, tętniło od młodych ludzi. Kształcili się tutaj. Pomysłodawcą był Stanisław Staszic, kolejny bohater narodowy, na którym, którego teksty i rozwiązania jeszcze dzisiaj można stosować. Zinwentaryzował nasze zasoby. Obok niego mamy ulicę i szkołę imieniem Domejko, który wzniósł Chile do najbogatszego kraju południowej Ameryki. I geolog kolejny. Dlaczego oni, wszyscy najmądrzejsi Polacy, musieli stąd wyjeżdżać? Bo co? Ktoś jakieś zakusy ma na nasze bogactwa. Dziesięciolecia to się czyni. I historycznie można sobie taki wywód wyprowadzić i dojść do wniosków, że nieprawidłowo Polska jest zarządzana. Dlatego jesteśmy w takim położeniu dzisiaj, dlatego mówi nam się, że benzyna jest tania, że gaz jest tani, że węgiel jest tani w Polsce. Nieprawda. Nieprawda.
proszę sobie to wybić z głowy, że nie zabrakło węgla, nie zabrakło gazu, nie zabrakło innego ciepła, bo ludzi nie stać dogrzewać swoich domów. Przykre jest to, że musimy tak naprawdę otwierać oczy ludziom, tym, którzy jeszcze nie widzą tego, bo czas jest teraz. Teraz musimy wyjść dwa kroki do przodu, żeby stanąć w prawdzie, patrząc na to, co się dzieje w kraju. Czy wy tego nie widzicie, że jesteśmy okradani z ostatnich złotówek, jakie Polacy mają już w tej chwili? Będziemy płacić za wszystko, za wszystko. To, co szykuje nam nowy porządek świata, doprowadzi nas do tego, że będziemy biedni, że nie będziemy mieli nic i będziemy musieli się z tego cieszyć, bo oni tak sobie to wymyślili. Będziemy tylko płacić podatki, będziemy tylko haracze płacić i będziemy tylko cały czas próbować, żeby przeżyć, żeby pracować, przeżyć. A kto to zarządza? Kto zarządza tym krajem? Polacy? Czy Polak Polakowi coś takiego chce zgotować? Naprawdę, zastanówcie się. My musimy odzyskać suwerenność kraju. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. I mamy tu wśród naszego czczenia, naszej flagi, w tym marszu również gości. To są przyjaciele z Krakowa. To jest Stowarzyszenie Prawo do Życia Zbyszka Gelzoka. To jest Stowarzyszenie Obywatelskie Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych z przewodniczącym Krzysztofem Tytko. Pozdrawiam Państwa, dołączajcie, szczególnie grupy zorganizowane, stowarzyszenia, jesteś we dwie, w trzy osoby. Dzisiaj gdybyśmy się nie zobaczyli, to nawet sama bym tu przeszła ten szlak w każdym czasie. Odrzuć. No nie widzę, nie mogą poczekać. To bym się spieszy jak nie. Nie, nie, chodź. Czy zakończyć później znowu rzucę? Co? Kontynuujemy nasz marsz. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w tak dużej, licznej grupie, że w internecie również ci, którzy są rozrzuceni po całej Polsce, nasi sympatycy, nas wspierają. Bez tego wsparcia, bez połączenia, bezwzględnego połączenia się Polaków, zdajcie sobie sprawę, że kilkanaście milionów zaledwie idzie na wybory. Te małe twory nie są w stanie przeciwdziałać partiokracji. Polską rządzi 0,8% uprawnionych, spośród uprawnionych do głosowania. 0,8% rządzi partię rządzą 38-milionowym narodem. To jest niedopuszczalne. Jesteśmy zablokowani. Obywatele niepartyjni, mimo że finansują partię z przymusu ustawowego, obywatele niepartyjni mają wszystkie drzwi dojścia do decydowania zamknięte, bo Rada Dialogu Społecznego wymaga organizacji o liczebności ustawowo przez partiokrację, bo mamy sejmy partyjne, czyli nie odsunęliśmy się od PZPR-u ani o milimetr. Polską nadal rządzą partie. 0,8% to jest wartość, tak? Partyjka, która ma tam 50 tysięcy członków, może być jedną z partii rządzących? Zastanówcie się, Państwo. Thank you.
To było ostatni ten. Nie, na hamburgerach tam przyjęliście. Jest tam.